tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 stop. Albo tutaj. No proszę. Parter jest pod ziemią. To jest jeden z budynków, do którego trudno się dostać. Mam nadzieję, że do niego dotrę. Niestety jest tam dużo mniej. Zobaczymy. No i wygląda, że to jest jeden z tych zanurzonych o jedną kondygnację. No proszę. Okna praktycznie przy samej ziemi, czyli w oryginale było niżej. Dostęp oczywiście utrudniony. O, tu zamurowane okno. Proszę bardzo. Jakieś podziemie. Ciekawe, co to za zejście do podziemi. Druty kolczaste i tak dalej. Nie interesuje się tym. To jest budynek, do którego się czaję od jakiegoś czasu. Jest dosyć ciekawe, bo on jest prywatny, ale dostęp do niego jest z państwowej posesji. Tak i nie. Tutaj widać, było wbijane do piwnicy, ale jest zamurowane. Budynek ma bardzo wysoki parter. Właściwie to wygląda, że było to kiedyś pierwsze piętro, a prawdziwy parter jest gdzieś tam nisko. Już tu jest znowu takie wejście na zewnątrz do piwniczki. To jest z innej cegły domurowane wejście. O, widać, że cegła jest zupełnie inna. O, mamy okno. Dużyna. Jest przebite. Tam coś było pod ziemią. Zobaczmy od frontu. A tu po sąsiedzku inny budynek. Też jakby zatopiony w ziemi. Tu wszędzie tak wygląda. Frontu już okienek nie ma, ale tu są. Widać, że bardzo piękny budynek, oczywiście zamknięty na głupo.